Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie tu obecnym po rozpoznaniu z udziałem skarżącej oraz Sejmu, Ministra Finansów, Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich na rozprawie w dniach 23 września 2014 roku i 12 lutego 2015 roku skargi spółki konstytucyjnej Polmiec Trans Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie o zbadanie zgodności po pierwsze paragrafu 6 ustęp 5 w związku z paragrafem 5 punkt 1 i paragrafem 12 ustęp 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 roku w sprawie podatku akcyzowego w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 roku do 1 stycznia 2004 roku z artykułem 24 ustęp 1 i 3 w związku z artykułem 2 oraz artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Drugie. Paragrafu 6 ustęp 1 punkt 2 ustęp 2 ustęp 5 w związku z paragrafem 5 punkt 1 i paragrafem 12 ustęp 1 punkt 1 rozporządzenia powołanego w punkcie 1 w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 roku do 1 stycznia 2004 roku w związku z artykułem 37 ustęp 2 punkt 2 ustęp 4 oraz artykułem 38 ustęp 2 punkt 2a i ustęp 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2002 roku do 1 stycznia 2004 roku z artykułem 64 ustęp 1 i 3 w związku z artykułem 92 ustęp 1 oraz artykułem 217 Konstytucji orzeka. Paragraf 6 ustęp 5 w związku z paragrafem 5 punkt 1 w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 roku oraz z paragrafem 12 ustęp 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 roku w sprawie podatku akcyzowego w zakresie, w jakim dotyczy przypadków nieświadomego przyjęcia przez sprzedającego oświadczenia o przeznaczeniu nabywanego oleju na cele opałowe zawierającego nieprawdziwe dane, jest niezgodny z artykułem 64 ustęp 1 i 3 w związku z artykułem 2 oraz artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto postanawia, na podstawie artykułu 39 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 roku o Trybunale Konstytucyjnym, umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Pod wyrokiem następują właściwe podpisy. Proszę zająć miejsce. Zasadnicze motywy wyroku przedstawi teraz sędzia sprawozdawca, pan sędzia Zbigniew Cieślak. Bardzo proszę, panie sędzio. Bardzo dziękuję. Tych motywów będzie 11 i jedna konkluzja. A więc po pierwsze, zakwestionowane w niniejszej skardze konstytucyjnej unormowanie jest związane z opodatkowaniem podatkiem akcyzowym czynności określonych w artykule 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, to jest dotyczących tzw. wyrobów akcyzowych. Zaskarżony paragraf 6 ustęp 5 w związku z paragrafem 5 punkt 1 i paragrafem 12 ustęp 1 punkt 1 rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 22 marca 2002 roku w sprawie podatku akcyzowego określa skutki niespełnienia warunku zastosowania preferencyjnej stawki podatkowej oraz zwolnienia z opodatkowania podatkiem akcyzowym sprzedaży oleju opałowego. Wymóg ten polega na uzyskaniu przez sprzedawcę od nabywcy oświadczenia o przeznaczeniu wyrobu na cele opałowe. Zgodnie z paragrafem 6 ustęp 5 rozporządzenia w przypadku niezłożenia oświadczeń znajdują zastosowanie stawki podatku akcyzowego wyznaczone dla oleju napędowego. W orzeczeniach wydanych w stanie faktycznym będącym tłem niniejszej sprawy na równi z niezłożeniem oświadczeń potraktowane zostały oświadczenia spełniające wymogi formalne
określone w paragrafie 6 ustęp 2 rozporządzenia, które jednak zawierały nieprawdziwe dane. Po drugie, w związku z tym rozważenia wymagało w szczególności to, czy przedmiotem niniejszej skargi konstytucyjnej nie uczyniono praktyki stosowania wskazanego przepisu prawa, której kontrola nie mieści się w kognicji Trybunału. Jednocześnie jednak należy pamiętać, że rzeczywista treść wielu przepisów prawnych formuje się dopiero w procesie ich stosowania. Jeśli określony sposób rozumienia przepisu utrwalił się już w sposób oczywisty, a zwłaszcza jeśli znalazł jednoznaczny i autorytatywny wyraz w orzecznictwie Sądu Najwyższego bądź Naczelnego Sądu Administracyjnego, to należy uznać, że przepis ten w praktyce swego stosowania nabrał takiej właśnie treści, jaką odnalazły w nim najwyższe instancje sądowe naszego kraju. Taka treść z kolei będzie podlegała kontroli konstytucyjności przez Trybunał. Po trzecie, po dokonaniu analizy orzecznictwa sądów administracyjnych odnoszącego się do praktyki stosowania paragrafu 6 ustęp 5 rozporządzenia, Trybunał doszedł do wniosku, że zakwestionowane przez skarżącą spółkę rozumienie tego przepisu w judykaturze sądowo-administracyjnej ma cechy utrwalonego i dominującego. W istocie bowiem nieprawdziwość danych zawartych w oświadczeniu o przeznaczeniu oleju opałowego, które jednocześnie spełnia wszystkie wymogi co do formy i treści, jest utożsamiana z brakiem takiego oświadczenia, a przez to wiąże się z koniecznością zastosowania podwyższonej stawki podatku akcyzowego wyznaczonej dla oleju napędowego. Po czwarte, w kontekście przedmiotu kontroli w niniejszej sprawie należy przypomnieć, że skarżąca zakwestionowała odpowiednie przepisy rozporządzenia w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 roku do 1 stycznia 2004 roku. W związku z tym należy zaznaczyć, że paragraf 6 ustęp 5 i paragraf 12 ustęp 1 punkt 1 rozporządzenia przez cały okres obowiązywania rozporządzenia miały to samo brzmienie, a zatem wskazane dookreślenie zawarte w petitum skargi konstytucyjnej jest zbędne. Z kolei paragraf 5 punkt 1 rozporządzenia rzeczywiście uległ zmianie 1 stycznia 2003 roku i obowiązywał w tym nowym brzmieniu do momentu uchylenia rozporządzenia. Tylko więc w odniesieniu do paragrafu 5 punkt 1 rozporządzenia konieczne jest dookreślenie zakresu czasowego kontroli. Dodatkowo Trybunał zauważył, że wbrew twierdzeniu skarżącej spółki kontrola obejmuje stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2003 roku, ponieważ zgodnie z paragrafem 31 rozporządzenia z 2003 roku, a więc aktu uchylającego rozporządzenie, akt ten wszedł w życie 1 stycznia 2004 roku. Wszystkie powyższe ustalenia zostały odpowiednio odzwierciedlone w sentencji wyroku. Po piąte, przepisy zakwestionowanego w mniejszej sprawie rozporządzenia przewidują znacząco obniżone w stosunku do oleju napędowego stawki podatkowe oraz zwolnienia od podatku akcyzowego mające zastosowanie w odniesieniu do podatników będących sprzedawcami oleju opałowego. Przy czym obie te ulgi dotyczą olejów opałowych przeznaczonych wyłącznie na cele opałowe. Ponieważ jednak takie oleje ze względu na swoje cechy fizyczne mogą być wykorzystane także do celów napędowych, które nie uzasadniają zwolnień ani obniżenia stawki podatku akcyzowego, prawodawca przewidział mechanizm służący przeciwdziałaniu nadużyciom przy sprzedaży olejów opałowych. Zastosowanie ulgi w podatku akcyzowym na oleje opałowe zostało uzależnione od spełnienia przez sprzedawcę tych wyrobów określonych warunków, m.in. odebrania od nabywcy w określonej formie i treści oświadczenia o przeznaczeniu oleju do celów opałowych. Jednocześnie w świetle utrwalonej wykładni paragraf 6 punkt, ustęp 5 rozporządzenia przyjętej w orzecznictwie sądów administracyjnych i organów podatkowych spełnieniem wspomnianego warunku jest wyłącznie dysponowanie oświadczeniem zawierającym prawdziwe dane.
Innymi słowy, przyjęcie oświadczenia spełniającego wymogi co do formy i koniecznych elementów treści niekoniecznie oznacza możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki podatkowej lub zwolnienia w podatku akcyzowym. Jeżeli bowiem okaże się, że treść takiego oświadczenia nie odpowiada rzeczywistości, to podatnik będący sprzedawcą oleju opałowego zostanie obciążony podatkiem obliczonym według podwyższonej stawki określonej dla oleju napędowego. Nastąpi to niezależnie od tego, czy sprzedawca świadomie przyjął nieprawdziwe oświadczenie o przeznaczeniu oleju, czy też nie miał żadnego wpływu na niezgodność z prawdą zawartych w nim danych. Na przykład dane nabywcy były nieprawdziwe, ponieważ posługiwał się sfałszowanym dowodem tożsamości lub innym dokumentem identyfikującym. Po szóste, unormowanie nakładające na sprzedawcę oleju opałowego obowiązki związane z odebraniem, przechowywaniem i udostępnianiem do kontroli oświadczeń nabywcy o przeznaczeniu wyrobów uprawniającym do zwolnienia podatkowego lub do zastosowania obniżonej stawki akcyzy wprowadzono w celu zapewnienia właściwej kontroli w zakresie obrotu wyrobami energetycznymi korzystającymi z preferencyjnych stawek akcyzy ze względu na przeznaczenie do celów opałowych. Wprowadzając rozwiązania prawne przeciwdziałające zjawisku wykorzystywania oleju opałowego na inne cele, w tym zwłaszcza jako paliwa do silników, nie można tracić z pola widzenia podmiotów dokonujących sprzedaży wyrobów energetycznych i ich słusznych interesów. W ocenie Trybunału kwestionowana, to jest po siódme, kwestionowana przez skarżącą norma prawna wyinterpretowana w orzecznictwie z paragrafu 6 ust. 5 w związku z paragrafem 5 punkt 1 w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 roku i paragraf 12 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia jest niedopuszczalną konstytucyjnie ingerencją w prawa majątkowe podatnika, a więc artykuł 64 ust. 1 i 3 w związku z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji, naruszającą jednocześnie zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, czyli artykuł 2 Konstytucji. Oczywiście, że ustanowienie rygorystycznych warunków zastosowania preferencji podatkowych w sprzedaży oleju opałowego ma swoje uzasadnienie. Ma ograniczać procedę uszczuplania należności budżetu państwa w związku ze sprzedażą lub wykorzystaniem oleju opałowego niezgodnie z jego przeznaczeniem. Prawodawca ma pełne prawo określać warunki, których spełnienie jest konieczne do skorzystania z ulg lub zwolnień podatkowych, a także wskazywać skutki niedochowania tych warunków przez podatnika, sprowadzające się najczęściej do utraty możliwości skorzystania z preferencji podatkowych. Po ósme, powyższa swoboda prawodawcy nie uprawnia go jednak do ustanawiania warunków, które są niemożliwe do spełnienia przez podatnika. Wówczas bowiem dochodzi w szczególności do naruszenia zasady zaufania jednostki do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz zasady zakazu nieproporcjonalnej ingerencji w prawa majątkowe podatnika, co wiąże się z koniecznością uiszczenia przez niego podatku w zwiększonej wysokości spowodowanej niemożnością skorzystania z preferencji podatkowych. Należy jednak podkreślić, że ta niemożność wynika z zaistnienia okoliczności, na które podatnik nie ma żadnego wpływu. Zdaniem po dziewiąte Trybunału w taki właśnie sposób należy ocenić unormowanie, w którego świetle nieprawdziwość danych zawartych w oświadczeniu o przeznaczeniu oleju opałowego spełniającym wymogi formalne jest utożsamiana z brakiem takiego oświadczenia, a przez to z niespełnieniem warunku skorzystania przez sprzedawcę z ulgi lub zwolnienia w podatku akcyzowym i koniecznością zapłaty podatku według stawki przewidzianej dla oleju napędowego. Jednocześnie Trybunał pragnie podkreślić, że niespełnienie powyższego warunku musi być konsekwencją niemożności jego zrealizowania przez podatnika sprzedającego olej opałowy, wynikającej z braku wpływu tego podatnika na to, że nabywca złożył fałszywe oświadczenie oraz braku wiedzy po stronie sprzedającego o tym fakcie. Innymi słowy, konstytucyjnie niedopuszczalne jest obciążenie podatnika koniecznością poniesienia zwiększonych obciążeń podatkowych w sytuacji, gdy nieświadomie przyjął on oświadczenie o przeznaczeniu oleju opałowego zawierającego nieprawdziwe dane. Nie budzi przy tym wątpliwości,
że potwierdzeniem braku świadomości mogą być ustalenia dokonane przez sąd karny w prawomocnym wyroku skazującym osoby odpowiedzialne za wprowadzenie w błąd sprzedającego olej opałowy. Taka okoliczność wystąpiła w przypadku skarżącej spółki, która z tytułu sprzedaży oleju opałowego została obciążona podatkiem akcyzowym od oleju napędowego wskutek nieprawdziwości danych zawartych w oświadczeniach, która została spowodowana działaniami przestępczymi potwierdzonymi prawomocnymi wyrokami skazującymi. Po dziesiąte. W świetle artykułu 64 ustęp 1 i 3 w związku z artykułem 2 oraz artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji podatnik nie może ponosić negatywnych konsekwencji składania fałszywych oświadczeń przez osoby trzecie, nabywców oleju opałowego, w przypadku, gdy nie miał on świadomości, że przyjmuje oświadczenie o przeznaczeniu oleju opałowego zawierające nieprawdziwe dane. Wówczas bowiem warunek skorzystania z preferencyjnej stawki podatkowej lub zwolnienia podatkowego miałby cechy niemożliwego do spełnienia, a więc godziłby zasady zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz zasadę proporcjonalności ograniczeń praw majątkowych jednostki. Po jedenaste. Skarżąca spółka wniosła ponadto o stwierdzenie, że paragraf 6 ustęp 1 punkt 2, ustęp 2 i ustęp 5 w związku z paragrafem 5 punkt 1 i paragrafem 12 ustęp 1 punkt 1 rozporządzenia w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 roku do 1 stycznia 2004 roku w związku z artykułem 37 ustęp 2 punkt 2 i ustęp 4 oraz artykułem 38 ustęp 2 punkt 2a i ustęp 3 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2002 roku do 1 stycznia 2004 roku są niezgodne z artykułem 64 ustęp 1 i 3 w związku z artykułem 92 ustęp 1 oraz artykułem 217 Konstytucji. Wobec tego Trybunał zauważył, że rozporządzenie zostało wydane 22 marca 2002 roku. Skarżąca upatruje naruszenia w wyszczególnionych przepisach rozporządzenia konstytucyjnych wymogów dotyczących wydawania rozporządzeń, czyli artykuł 92 ustęp 1 Konstytucji, co w jej ocenie ma stanowić konsekwencję tego, że wymienione przepisy upoważniające zawarte w ustawie o VAT nie uprawniają do wprowadzenia w rozporządzeniu warunków zwolnienia podatkowego w oparciu o posiadanie określonej dokumentacji i oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego. Tym samym naruszenie artykułu 92 ustęp 1 Konstytucji, a w konsekwencji również artykułu 64 ustęp 1 i 3 oraz artykułu 217 Konstytucji jest w istocie skutkiem niezgodności przepisów rozporządzenia z przepisami ustawy o VAT upoważniającymi do wydania rozporządzenia. Skarżąca spółka oznaczyła jednocześnie zakres czasowy obowiązywania tych upoważnień od 1 października 2002 roku do 1 stycznia 2004. Wskazanie daty początkowej wynikało stąd, że artykuł 37 ustęp 2 punkt 2 ustawy o VAT uległ zmianie 1 października 2002 roku na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Z natury rzeczy zatem przepisy ustawy, które zaczęły obowiązywać później, więc 1 października 2002 roku, nie mogły być podstawą wydania wcześniejszego rozporządzenia z 22 marca 2002 roku. A więc niewłaściwym jest wykazywanie niezgodności rozporządzenia z ustawą VAT w brzmieniu ustawy innym niż to, które obowiązywało w chwili wydawania rozporządzenia. Skutkuje to bowiem niespełnieniem wymogów formalnych skargi konstytucyjnej w postaci konieczności wskazania sposobu naruszenia konstytucyjnych wolności lub praw skarżącego i obliguje Trybunał do umorzenia postępowania. No i konkluzja. Trybunał zaznacza, że skutkiem niniejszego wyroku nie jest definitywne uchylenie mocy obowiązującej paragrafu 6 ustęp 5 stosowanego w związku z paragrafem 5 punkt 1 w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 roku i paragrafu 12 ustęp 1 punkt 1 rozporządzenia, rozumiane jako niemożność stosowania tego przepisu także do stanów faktycznych powstałych w okresie jego obowiązywania,
a jedynie wyeliminowanie z porządku prawnego określonego zakresu normowania tego przepisu, określonej normy prawnej z niego wynikającej, nie wyczerpującej wszakże całego znaczenia normatywnego tego przepisu. Od momentu wejścia w życie niniejszego wyroku paragraf 6 ust. 5 w związku z paragrafem 5 punkt 1 w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 roku i paragraf 12 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia nie będzie zabierał unormowania, które wyłączałoby możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki lub zwolnienia w podatku akcyzowym w przypadku nieświadomego przyjęcia przez podatnika oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego zawierającego nieprawdziwe dane. Całe uzasadnienie będzie zawarte w wersji pisemnej wyroku. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie sędzio. Wyrok Trybunału jest ostateczny. Wyrok ten wraz z jego pisemnym uzasadnieniem zostanie doręczony uczestnikom postępowania w terminie przewidzianym przez prawo. Dziękuję skarżącym, dziękuję uczestnikom postępowania, dziękuję publiczności. Zamykam posiedzenie.